mogę śmiało sobie powiedzieć, że jestem kolarzem amatorem. Kolega podarował mi rower. Zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że pękła mi rama w tym rowerze. No i postanowiłem wejść na wagę i zobaczyć, co się ze mną dzieje. Okazało się, że ważę 110 kg. Od tego momentu wziąłem się za siebie. Postanowiliśmy stworzyć wraz z przyjaciółmi, z którymi jeździliśmy na rowerach, własną drużynę sportową, On Bike Team. Jeździ ze mną moja żona. Razem daliśmy się porwać tej pasji. Nasz 4-letni synek również już jeździ. Tutaj na tej ścianie, w zasadzie na lodówce, czyli centralnym elemencie naszego mieszkania, jest plan treningowy. W każdym tygodniu jest do wytrenowania odpowiednia liczba godzin na poszczególne umiejętności. To nie jest tak, że ja pewnego dnia wstałem i powiedziałem, dobra, od dzisiaj mam reżim. To jest taki efekt kulki śniegu, która po prostu toczy się i robi się coraz większa. Czyli zaczynaliśmy od najprostszych rzeczy, typu wyrzucenie chipsów wieczornych. Jesteśmy w momencie, kiedy tak naprawdę wszystko ma znaczenie. Zdrowy styl życia oznacza dla mnie przede wszystkim zdrowe żywienie, wybieranie tak naprawdę rzeczy wartościowych. Podczas zakupów czytamy etykiety. Musimy redukować tkankę tłuszczową, ale jednocześnie nie tracić przy tym wszystkim siły. Mam już pewne doświadczenie, więc wiem na przykład, po którym posiłku mam dużo energii do treningu, a po którym jest go mniej. Na najbliższy rok, oprócz oczywiście podniesienia swoich umiejętności, szybkości, mocy i siły, no to jest jeszcze parę blokad do usunięcia jednak z głowy. Poziom stresu w Pani organizmie jest bardzo wysoki. Badanie SKILL jest to badanie biorezonansowe. Skanując możemy sprawdzić, jak stres albo inne czynniki działają na nasz organizm. Możemy też sprawdzić, jak reaguje na składniki pokarmowe, na produkty spożywcze. Są różne metody, tak żeby zniwelować takie napięcie. Sport jest wystarczającą metodą? Wyżycie się fizyczne? To jest tak naprawdę sprawa indywidualna. Warto korzystać z różnych metod, na przykład niwelowania poziomu stresu. Jedną z takich metod jest zażywanie, można powiedzieć, kąpieli w kabinie floatingowej, żeby nasz umysł odpoczął. Dowiedziałam się tego, że bez względu na to, jak zdrowo będę się odżywiać i bez względu na to, jakie znajdę sposoby na to, żeby się odstresować, nigdy za dużo dbania o zdrowie.